Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Mam na imię Piotr, to jest program Kuźnia Smaku. Dziś przygotujemy sobie szybki, prosty przepis, a bardziej pokażę wam, jak zrobić wołowinę, żeby w szybkim czasie była miękka. Oczywiście nie będą tu duże kawałki, mniejsze, ale jest rozpływająca się w ustach i powiem wam, w zależności, co musicie brać pod uwagę pod wyborem mięsa na taką szybką obróbkę cieplną. Lecimy. Moi drodzy, mam tu antrykota, kawałek mięska wołowego, mało jest w nim tłuszczu, jak będzie bardziej tłuste, tym bardziej będzie soczyste. Natomiast, moi drodzy, takie mięsko będzie delikatne, jest chude, co może spowodować, że będzie bardzo suche, bo tłuszcz jednak rozprowadzony jest wtedy po całym tutaj steku, czy tam większym kawałku mięsa. Ja chcę 5 minut zrobił, właśnie nie mam czasu, w 5 minut chcę zrobić takie mięso, żeby było fajne, eleganckie i bardzo soczyste, miękkie, żeby przyjemnie się jadło. Co ja robię? Ja oczywiście przykrawam je na pół. Musimy naprawdę sobie zrobić cienkie kawałeczki i dosłownie będzie minuta obróbki cieplnej, żeby można było takie mięso jeść. Ważne aspekty, jakie o jakich chcę powiedzieć, to, że musicie mieć na uwadze, jak weźmiecie wołowinę jakąś słabą, to też i to przekłada się na jakość mięsa, na smak mięsa, dlatego wybierajcie dobre, smaczne i dobrej jakości produkty. W ten sposób będziecie zapewnieni i zadowoleni z tego, że uzyskacie fajne danie. Oczywiście mamy tu ścięgna różne. Ścięgno to będzie jednak się ciągnęło później podczas jedzenia. Podczas długiej obróbki ono jest bardziej miękkie. Natomiast krótka obróbka, no to jednak bierzemy i wywalamy takie ścięgno albo do rozsławu jakiegoś odkładamy. Tak samo tutaj mamy, zobaczcie, ścięgno. Tutaj mięso nam zostało, dlatego jakbyśmy filetowali rybę, po prostu musimy to mięso zdjąć. O, zobaczcie, schodzi. Fantastycznie. Tutaj też mamy trochę tego mięsa. Tego. O, ściągamy sobie. Zobaczcie, te kawałki są właśnie takie. Czekajcie, przybliżę wam trochę. O. To są takie kawałki mięska. Są cienkie, dość cienkie, mają z 3-2 mm. No z 3 mm. Mają 3 mm jakoś i takie będziemy smażyli. Przejdźmy na patelnię. Patelnia się rozgrzewa. Pamiętajcie, żeby była gorąca. Dodam tutaj teraz 20 g oleju. Daję odrobinę oleju. Znaczy dosłownie jedna, dwie łyżki. Szybko rozprowadzę. I teraz co ja będę robił? Ja tutaj wrzucę na gorący tłuszcz mięso, wołowinę, którą właśnie pokroiłem. Nie będę solił, posolimy na samym końcu. Nie będę robił cięć, pokażę wam, jak to się szybko smaży takie mięso. Dlaczego nie daję teraz soli i dlaczego wrzucam na gorący tłuszcz? Tłuszcz, gorąca patelnia, czy grillowa, czy właśnie taka. Wrzucamy, żeby mięso od razu pory dookoła zamknęło i zostawiło tą cienką linię w tym cienkim pasu soczystą. To zaczynamy nam wodę i właśnie o to chodzi. Moi drodzy, tłuszcz się rozgrzał. A jeszcze, dlaczego dodaję? O, zobaczcie, już się dymi. To jest dobre rozgrzanie patelni. Pamiętajcie, żeby patelnia się dymiła, a nie olej. To jest duża różnica. Dlaczego sól na końcu? Sól wyciąga wodę, dlatego teraz jakbyśmy posolili wołowinę, ta diametralnie by po prostu by nam puściła wodę i by była sucha. A właśnie tego nie chcemy. Posolimy ją na samym końcu przed spożyciem.
Moi drodzy, ściągamy już mięso. Takie mięso możemy już. Zobaczcie, jest lekko. Znaczy jest mięciutkie, bardzo miękkie. Soczyste. Rozbływa się w ustach. Jeszcze nie daliśmy soli, lekko niech odpocznie. Po prostu teraz zamknięte, żeby woda nam żadna nie wylatywała. Fajnie, niech sobie chwilę odpocznie dosłownie. 5 minut, nawet nie całe. Posolimy wtedy. Wtedy będziemy mogli posolić wołowinę. Moi drodzy, to by było dzisiaj na tyle. Pokazałem wam, jak zrobić bardzo szybko wołowinę. Dosłownie 3 minuty mi to zajęło. Ja ją tylko lekko podsmażyłem. Pamiętajcie, żeby właśnie zrobić takie cienkie kawałki. Taki cienki kawałek. No, zobaczcie. Naprawdę jest... taka wołowina jest fenomenalna. Rozpływa się w ustach. Nie jest sucha. A właśnie o to chodzi. Pyszna. Odrobina soli na sam koniec. Oczywiście jakbyśmy dali wcześniej, wołowina by była bardzo sucha. Wydobyłaby się cała woda. Pamiętajcie, żeby nie smażyć tego mięsa za długo. Wystarczy tylko, żeby zamknęły się pory z lewej i prawej strony, żeby po prostu żebyśmy nie widzieli czerwonego mięsa. A tam już nawet samo ciepło, które zostało nagrzane dookoła mięsa, spowoduje, że w środku ono zetnie to białko i będzie fenomenalne, soczyste, wspaniałe. Naprawdę, takie mięso możecie dodać do klusek, do makaronu, do czegokolwiek, możecie do potrawki nawet jakiejś innej dodać, na sam koniec po prostu rzucić. No, jest masa rzeczy, co z taką wołowiną możecie zrobić, nawet na samą przekąskę idealnie się tu sprawdzi. Pamiętajcie, żeby też na dużym ogniu robić takie mięso. No i tyle. Nie zapomnijcie o daniu lajka, subskrypcji tam na dole, a po więcej już niedługo. Trzymajcie się. Hej!